Wow! Wielkie wysłanie. Dzień dobry. Jest ze mną Michał z kanału Baniak kanał. Dzień dobry. Dzień dobry. On nie jest żrący ani nic takiego. Przepraszam, działa szkodliwie po połknięciu, chciałbym zauważyć. No po połknięciu, dlatego nie poleca się smarować tym chleba. Jestem po kilku godzinach nauki, oddaję się w ręce Olka z Drill & Run na kilka godzin. Na spawanie, na wypalanie, na programowanie, diody, elektryka, elektronika. Łeb mam kwadratowy, sporo się nauczyłem, jestem bardzo mu za to wdzięczny. A teraz przyszedł czas na dwie moje kolejne finalistki, więc jadę teraz do Oli. Już tu jest Ola. Ola jest tutaj. O, cześć Ola. Dobra, i co, będę jakieś zdjęcia wywoływał? Tak. Śmiało, śmiało, susz sobie. Już? Jeszcze bym trochę pomachała. Skończyliśmy z cyjanotypią? Tak. Yeah, zapamiętałem. Teraz ja będę robił zdjęcia. 4 godziny spędziłem tutaj z Olą i wywołałem swoje zdjęcie. Ale byłem przejęty, nie? Tak. Byłem przejęty. Byłem przejęty. Nowy, zarażony alternatywną fotografią. Powiem wam, że pod względem właśnie RPG-owym strasznie mi się spodobały motywy wywoływania cyjanotypią. I ukrywania jakichś detali właśnie, i potem, żeby gracze musieli wywołać coś takiego na sesji, bo to tak naprawdę nie było trudne. Lampa UV i na sesji dosłownie, słuchajcie, w kilka minut pojawia nam się zdjęcie, na którym gracz widzi, że coś zostało ukrytego przez nas, przez mistrzów gry. Ekstra sprawa. Tak więc, Olu, bardzo ci dziękuję. Proszę bardzo. Było mi miło, super sprawa. A teraz jadę uczyć się charakteryzacji. Zobaczycie z Patrycją. Chciałbym wszystkim pokazać, jak bardzo małżeństwo weszło już mi w krew. Dlatego na dowód coś wam chciałbym pokazać. No właśnie, tak to wygląda. A teraz pokażemy wam, jak taki efekt można przyrządzić. Dzisiaj jestem u Patrycji i Patrycja stoi za kamerą i Patrycja nie będzie się odzywała i pokazywała z dwóch powodów. A to po pierwsze dlatego, że jest chora, a po drugie, bo jest bardzo tajemniczą osobą i jej prawdziwa tożsamość i głos i dźwięk zostaną za kamerą ukryte. A to co robię, to jest gotowanie, a dokładnie mówiąc, to gotowanie żelatyny z mnóstwem różnych innych specyfików. Odklejam. O zapachu cytrynowym. I pora na ostatniego weterana Michała Bańkę z kanału Baniak Baniaka, który prowadził następujących twórców: Pink Kirin FX, Fotoalchemia Aleksandry Wolter i Drill and Run. Michał, jaka jest twoja decyzja? Już tak słyszałem, że wśród tutaj organizatorów i pracowników ING już jest plotka, że ja najbardziej przeorałem tę trójkę swoją i to myślę, że naprawdę niezłej charówy. Ja myślę, że tak wszyscy będą robili, a to się okazało, że ja po prostu do tych pługów zaciągnąłem i zasuwali naprawdę porządnie przez cały miesiąc. Narzuciłem 4 główne zadania plus kilka mniejszych i wszyscy wykonali wszystkie naprawdę fantastycznie, ale musiałem wybrać jedną osobę i uznałem, że będzie to osoba, która wykonała największy skok od tego, kiedy, jak zobaczyłem, jak było na samym początku, to był taki kanał, który gdzieś tam może się pogubił i nie wiedział, w którą stronę pójść, do tego, co wyszło teraz. W połączeniu było nawet to, że zaczynała jako po prostu Aleksandra Wolter, a teraz jest to Fotoalchemia i zapraszam bardzo. Wielkie brawa, Ola Wolter, Fotoalchemia. Zapomniane, tajemne techniki fotograficzne, które zyskują nowe życie i 10 tysięcy złotych od Jerzego Kuczkowskiego. Na ręce twoje, Olu, wędrują od pani Anny.
Wielkie gratulacje, mikrofon jest twój. Weteran ci pomoże, tak jak pomagał przez cały miesiąc. Dziękuję bardzo, dziękuję Michał za tą orkę miesięczną. Polecam się. Polecam wszystkim, bo Michał jest niesamowitym mentorem i naprawdę bardzo, bardzo mocno do przodu mnie pchnął i dziękuję za to. Dziękuję też za ten wielki czek, którym jutro chyba w Pendolino zrobię furorę. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki, raz jeszcze wielkie brawa. Zapraszam do wspólnego zdjęcia, proszę bardzo. Mentor, weteran i jego podopieczna wraz z szczęśliwym czekiem na 10 tysięcy złotych. Jeszcze flesze błysną raz, bo ustawmy się wszyscy razem do wspólnego zdjęcia. Zapraszam was serdecznie, panią Annę, wszystkich weteranów, wszystkich finalistów. Czeki również muszą być widoczne. Błyskają flesze, a my...